ten czas. Po tym, co dzisiaj słyszałem, zmieniła się mi perspektywa na życie. I bardzo proszę pastora seniora, aby zmienił określenie pastor pomocniczy na pastor młodzieżowy albo młody lider. To jest pierwsza prośba. I druga, jeśli to nie będzie mu pasowało, to mógłby być ewentualnie piątym do czwórki młodych wodzów. Jak się nie uda, trudno. Kochani, kazanie dzisiaj niewdzięczne. Tytuł kazania, jeśli bym miał to kazanie zatytułować, to Królowie na wiosnę wyruszają na wojnę. Taki jest tytuł kazania. Kazanie niewdzięczne, bo będę mówił historię z życia niesamowitego człowieka. Człowieka... Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jednak są cuda w Bogu. Amen. Człowieka, którego podziwiamy na kartach Biblii, a ja będę go chciał pokazać od tej gorszej, by nie powiedzieć złej strony. Jeśli źle mówimy o ludziach lub mówimy o złych rzeczach, które robili, to zawsze jest niewdzięczne. Na moje usprawiedliwienie jest to, że końcem tej historii, jak ją całą wysłuchacie, to będzie zbudowanie i jakaś dobra refleksja. Więc to, co będę mówił na temat tej postaci niewdzięcznie, to przejściowo. Plusem też dla mnie jest, że nie będę musiał iść przepraszać tej osoby po nabożeństwie, bo ona już jest w niebie. Więc te sprawy jej nie dotyczą i myślę, że ma niezrozumiały dla nas dystans do samego siebie. A więc, kochani, będzie to o Dawidzie. I będzie to o takim okresie trudnym, gdzie zobaczymy tą drugą stronę Dawida. A nie tego, który jest blisko Boga, który jest dobrym królem, nie tego, który jest chwalcą Pana i autorem lwiej części psalmów, ale tego, który jest mordercą, cudzołożnikiem, człowiekiem, który na pewien czas pozbawił się jakichkolwiek zasad. I zrobimy to po to, aby doznać paradoksalnie w tym wszystkim zachęty od Boga i zobaczyć Dawida na końcu od tej dobrej strony. Tego wam życzę, zaczynamy. Rozdział 11 i 12 drugiej księgi Samuela. Nie będę czytał całych tych rozdziałów. Będę czytał fragmentami i będę się odnosił do różnych innych fragmentów, ale oczywiście podam wam, będę podawał referencje. 11:1 jest napisane tak. Wiosną, w czasie, kiedy królowie wyruszają na wojnę, Dawid wysłał Joaba wraz z całymi sługami, z całym Izraelem i ci splądrowali ziemię Amonitów, po czym oblegli Rabę, sam Dawid pozostał w Jerozolimie. Pierwsza rzecz z tego tekstu, wiosną, w czasie, kiedy królowie wyruszają na wojnę. Oto wiosna jest czasem, kiedy królowie wyruszali na wojnę. I ten król w tym czasie tego nie zrobił. On został w Jerozolimie. Gdyby wyruszył na wojnę, tak jak powinien wyruszyć, tej historii tutaj by nie było. A więc jest czas, kiedy wyrusza się na wojnę i nie zostaje się w domu. I to będzie przebrzmiewać przez dzisiejsze kazanie. I pewnego dnia w porze wieczoru Dawid wstał ze swojego posłania i przechadzał się po tarasie pałacu. Wtem zobaczył kąpiącą się kobietę. Była ona przepiękna. Dawid posłał, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej i wkrótce posłaniec doniósł mu to Batrzeba, inaczej córka przysięgi. Córka Eliama, żona Uriasza Chetyty, mężatka. Dawid posłał więc po nią, sprowadził ją, a gdy do niego przyszła, zbliżył się do niej, po czym ona wróciła do swojego domu. A była akurat w okresie, w trakcie oczyszczania się. A więc pewnego dnia w porze wieczoru, w czasie, kiedy został w domu, a nie wyruszył na wojnę, zobaczył kobietę. Zobaczył ją król. Ten, którego wtedy miejsce było niepodważalne, władza była absolutna i który generalnie cieszył się przychylnością i zaufaniem całego ludu. Bohater. Ten, który powalił Goliata. Ten, który chodził w bojaźni z Bogiem i który szanował Saula.
i nie wyciągał ręki po Bożego pomazańca. Ten, który gromadził wokół ludzi rozgoryczonych wcześniej, poranionych, zadłużonych, etc. I ten człowiek zobaczył kobietę. I czy chciała, czy nie chciała, był królem, zaprosił ją do swojego łóżka. 1 Jana 2,16 mówi o trzech rzeczach, o trzech sferach, a w które są sferami, przez które świat nas dotyka. I to się nie zmieniło od czasów Dawida. I te trzy sfery, 1 Jana 2,16 to jest pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia. I to się dzieje teraz w tym momencie. Dawid ją zobaczył, pożądliwość oczu. Zobaczył, że to jest bardzo piękna kobieta. Pożądliwość ciała, obudziły się w nim żądze. Zapragnął z nią być. A pycha życia w przypadku króla to działo się już lawinowo. Któż może czegokolwiek obmówić królowi? I Dawid wdaje się, powiedzielibyśmy dzisiaj, w romans. Ale gdyby to był tylko romans, to może byśmy o tym nie czytali. Może gdzieś nie byłoby to warte zapisania w historii króla. Ale okazało się, że Batrzeba poczęła i doniosła Dawidowi: jestem w ciąży. I wtedy Dawid ma poważny problem. Jeden raz, jedna wizyta w łóżku króla, jeden wieczór, gdzie Dawid robi to, co robi, i Batrzeba jest w ciąży. Problemem Dawida jest to, że Batrzeba ma męża. I to jest trochę kłopot. I tak jak Dawid, i tak jak ludzie, którzy wspaniale służą Bogu, i Dawid robił nieprawdopodobne rzeczy dla Boga, robimy czasem nieprawdopodobne rzeczy dla Boga. Ale kiedy Dawid zgrzeszył, kiedy Dawid zaplanował, jak z tego po swojemu wyjść, to rodzi się ta perfidia, o której mówiłem, którą dzisiaj niestety muszę nam ku zbudowaniu paradoksalnie zaprezentować. Ta perfidia jest w Dawidzie. Wybaczcie, ta perfidia też jest w nas. Ale łatwiej mówić o perfidii Dawida, którego tu nie ma, niż o naszej. Więc Dawid będzie dla nas trochę lustrem nas samych, gdzie z większym lub większym z większą lub większą, mniejszą ostrożnością będziecie mogli się dzisiaj sobie przyglądać. I Dawid ma problem, zaprasza Uriasza do siebie, prezent mu daje, mówi: taka wojna jest, możeś poszedł do domu, może byś odpoczął. Jak jest u ciebie? Co z twoim życiem? Zależy mi na tobie, jesteś wspaniałym żołnierzem. Upija go i chce, żeby u niego został. Uriasz, niestety, okazuje się wierny Bogu i królowi. I mówi: nie mogę tutaj zostać z tobą, królu. Nie mogę iść do mojej żony, jak mogę być w moim domu, kiedy Joab i reszta moich druhów jest na wojnie dla ciebie, a ty chcesz, żebym do domu odpoczywał. Nie poszedł do domu. Kładzie się na posłaniu wśród swoich sług. Może Dawid, kiedy komplementuje go, daje podarunki, kombinuje, jak zagłuszyć swoje sumienie. My też tak robimy. My też w różnych sytuacjach, oczywiście sytuacja z Batrzebą jest też dla naszej dzisiejszej, na potrzeby dzisiejszego kazania, pewną wykładnią grzechu. A więc rozszerzmy to, to nie tylko chodzi o cudzołóstwo. I kombinuję, może by tego, no, trochę mu z tym źle. Ale plan się toczy, myślenie się włączyło. I kiedy Uriasz okazuje się w porządku, Dawid robi pewną rzecz i tu pozwólcie na pewną prezentację. Woła Uriasza. Uriaszu, chodź.
Przepraszam, zostawię ci Uriaszem, ale to jest przejściowe. Nie, do króla się tak blisko nie podchodzi. Tu. Tam jest Joab. Przepraszam, bracie, ale ktoś musiał zostać Joabem dzisiaj. Fajny gość. Nie fajnie skończył, ale od tego nie mówcie mu tego. Nie musiałeś tego. Zaniesiesz mu list. Ty sam. Uriasza poproszę o publiczne odczytanie przez mikrofon. Mikrofon bym prosił, aby Uriasz wziął i to przeczytał. Dla zboru. Przepraszam, Joab. Joabie, poślij Uriasza na najtrudniejszy odcinek frontu. W czasie bitwy odstąpcie od niego, tak by został ugodzony i poległ. Król Dziękuję. Dawid. Dziękuję, chodź. Zobaczcie, jaka perfidia. On wie, Dawid wie, że to jest tak dobry chłop, że jak przez niego wyślę wyrok na niego, to on tego listu nie otworzy. Jest lojalny. Nie wiem, bawi się z nim. Wiecie, zobaczyłem Dawida, dzięki Filip, dzięki pastorze. Zobaczyłem Dawida w takim świetle, wiecie, że mnie zmroziło. Myślę sobie, to już można być bezczelnym, ale jest jakaś granica. Daleko dla mnie przekraczalna. No, perfidii nie ma końca. W trakcie oblężenia Joab robi to, o co mu król polecił. Ginie Uriasz, Chetyta. Dawid jeszcze robi całą taką ściemę, że wypytuje, wiecie, jak tam u moich żołnierzy zginął Uriasz, ach no, nie przejmuj się, Abie. Raz ginie ten, raz ginie ten. Batrzeba jest wolna. Jest wdową. No, bierze Batrzebę. Po żałobie, po mężu, który odbyła zgodnie z prawem, wszystko się dzieje pod prawem Mojżesza. Dawid ją sprowadza, została żoną, urodziła mu syna. Ot, toczy się szczęśliwa idylla króla dalej. Pan uznał to za rzecz złą. No, oczywiste. A więc Dawid sobie próbuje ułożyć życie. Próbuje jakoś żyć po swojemu. Ale Bóg kocha Dawida. Bóg powiedział, że jest to mąż według jego serca. A to jest ktoś, kogo nie opuści. I Bóg z miłości do Dawida posyła proroka Natana. I Natan opowiada pewną historię Dawidowi. Wiecie o bogatym i biednym. Ten bogaty miał wiele owiec, biedny miał jedną. Przyjechał gość, bogaty mógł dać jedną z wielu owiec, nie poczułby różnicy. Ale po co to zrobić, skoro można wziąć tą jedną, jedyną. Temu biednemu i przyrządza dla gościa. I tamten już nie ma nic. W Dawidzie wzbiera święty gniew. Takiego człowieka to trzeba byłoby zabić. A Natan mówi, to jesteś ty. Do króla. Natan mówi wszystko jedno. Jest tak oddany Bogu, że mówi do króla rzeczy, których nikt inny by nie powiedział. I co się dzieje z Dawidem? Przypomina mu oczywiście to, że Bóg mówi, że go namaścił, że dałby mu więcej. Mówi mu, co zrobił. Uświadamia mu cały ten postępek. I dzięki Bogu ta historia jest możliwa do opowiedzenia w Kościele Nowego Przymierza dzisiaj. Przez to, co dzieje się dalej. I oto Dawid wyznaje przed Natanem, zgrzeszyłem względem Pana. Dawid to zobaczył. Dlaczego nie widział tego w trakcie całego planu, okresu żałoby, który trochę trwał? Nie wiem. Ale kochani, pozwolę sobie na pytanie do nas wszystkich, czy jak grzeszymy rozmyślnie i lubimy ten grzech, to myślimy wtedy o Bogu? Czy jak coś się nam podoba, i chcemy to mieć, bo nasze oczy to zobaczyły. Nasze ciało tego zapragnęło, a
nasza niezależność bycia wolnym człowiekiem pozwoliła na to, czy pytamy wtedy Boga o zgodę? Czy układamy wtedy psalm i mówimy, Panie, jak dobrze, że jesteś blisko? Wtedy, przez ten okres, gdzieś Pana Boga nie ma. Nie jest nam z Nim po drodze. I Dawid przechodzi taką drogę. Przechodzi drogę, którą ja sobie autorsko nazwałem ciemną doliną. Takim etapem w życiu jego, gdzie został sam ze swoim tazywanym człowieczeństwem, ze swoimi tazywanymi celami, pożądliwościami i swoją niezależnością. Ale Bóg kocha Dawida i go nie zostawia. Bogu na nim po prostu zależy. Kiedy Dawid zabija Uriasza w taki sposób i układa sobie życie z Batrzebą, wierzę, że Bóg kocha go tak samo, jak wtedy, kiedy składał mu ofiary i kiedy zwyciężył Goliata, bo Boża miłość jest niezmienna. Boża miłość jest nieuwarunkowana tym, co my robimy lub nie robimy. Bóg po prostu, jak człowieka wybrał, to go kocha. I tego nie można zmienić. Nie można się pomodlić, Panie Boże, proszę Cię, bardziej mnie kochaj, albo kochaj mnie. Bo Bóg kocha Cię wtedy, kiedy uwielbiasz Go tutaj i wtedy, kiedy grzeszysz, aby nie widział nikt ze zboru, z rodziny i ktokolwiek, ale On widzi. Kocha nas jednakowo. Nie kocha nas mniej i nie kocha nas bardziej. I to jest bardzo ważna dla mnie, jedna z fundamentalnych prawd biblijnych. Nie musimy się modlić o Bożą miłość. Ona jest. I ona jest niezmienna. I na Bożą miłość się nie zasługuje. Nie zapracowuje. Jej się nie wyprasza. O nią się nie skamla. Ją się ma. I on kocha Dawida. I on wyznaje, Panie, zgrzeszyłem. Odpowiedź jest od razu. Przebaczyłem Twój grzech, nie umrzesz. No za to, co zrobił, była śmierć. Ale dziecko musi umrzeć. Przebaczył mu grzech, ale konsekwencje Dawid poniesie. Konsekwencje tego, co zrobił, poniesie do końca życia. I uwaga, zacznę pewne kontrowersje. Jeśli ktoś się z tym nie zgadza, oczywiście, że się może nie zgodzić. Ale to jest mój pogląd, który pozwolę sobie Ci zaprezentować. Uważam, że prawdziwy, biblijny. Rzymian 8:28 jest napisane, że Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy są przez Niego powołani. A więc chodzi o mnie, o Ciebie w Nowym Przymierzu. Ale ten werset nie mówi o tym, że znikają konsekwencje niektórych naszych grzechów. I konsekwencje grzechu Dawida nie znikły. I czasami jest tak, że zrobimy coś jak Dawid. I przyjdzie upamiętanie, przyjdzie wyznanie, ale cenę i konsekwencje musimy ponieść. Nie wszystko się da odkręcić. Nie wszystko się da załatwić słowem przepraszam. Czasami za pewne rzeczy człowiek płaci. Płaci dlatego, że pewnie inaczej się nie nauczymy. I Dawid będzie płacił. Będzie płacił słono do końca swojego życia. Ale Bóg nie jest sadystą. Bóg nie zostawia go z tymi, nie zostawi go z tymi konsekwencjami i nie będzie z radością patrzył na życie Dawida. Bóg go kocha. I jakby tego się uchwyćmy, patrząc na to, co się dzieje. I Dawid wie, że dopóki piłka jest w grze, warto walczyć. Dziecko żyje. Wie, że musi umrzeć. I Pan dotyka tego dziecka chorobą. Powtarzam jeszcze raz, dotyka go Pan Bóg, nie diabeł. Cytuję Biblię. I wtedy Dawid szuka dla chłopca miłosierdzia, bo wie, że Bóg jest miłosiernym Bogiem. Przed chwilą mu przebaczył. Ale 7 dnia dziecko umiera.
Słudzy bają się mu ponieść, bo widzą, jak bardzo leżał na ziemi, pościł, kiedy dziecko żyło. Ale Dawid robi niesamowitą rzecz. Zauważył, że coś szepczą i boją się mu powiedzieć. Upewnił się, że dziecko umarło. Umył się, ubrał się dobrze, zjadł. I zaczął, powiedzielibyśmy, normalnie funkcjonować. Nie rozumieją. Pytają dlaczego. On mówi, dopóki żyło, pościłem, płakałem, myślałem sobie, może Pan się zmituje nade mną i dziecko nie umrze. Ale teraz dlaczego mam pościć? Ono już nie wróci, ja pójdę do niego. I zaczyna pocieszać swoją żonę. Jest grzech. Są konsekwencje. Dziecko umarło. Ale Jeremiasz mówi, że rozpamiętywanie własnej udręki to piołun i trucizna. Dawid przyjmuje Boże przebaczenie i przyjmuje Boże konsekwencje. I Dawid zaczyna robić niesamowitą rzecz. I od tego momentu, a dla mnie już nie jest potworem, to był etap. To była część Dawida, która wtedy umiera. Zaczyna być niesamowitym przykładem. Niesamowitym Bożym człowiekiem. Bo Dawid zaczyna patrzeć w przyszłość. Bo Dawid wie, że konsekwencje pewnych ponieść musi. Nie wszystko da się odkręcić. Ale Bóg nie ma upodobania w tym, żeby Dawida pogrążyć. Bóg ma dla niego plan. Pomimo tego, co przyjdzie. I przyszło. Bóg go kocha i Bóg go nie zostawia. I Dawid zaczyna pocieszać swoją żonę. A z tego pocieszenia rodzi się Salomon. Tak ją pocieszał. Pokojowy, usposobiony. Największa pociecha i największe błogosławieństwo dla Dawida. W odróżnieniu od innego syna, przed którym musiał uciekać. Pamiętacie pewnie historię Dawida. Ktoś, kto będzie pociechą, kiedy Dawid będzie odchodził z tego świata na drugi. W międzyczasie, kiedy go Natan napomniał i urodził się Salomon, powstaje piękny utwór literacki, powiedzielibyśmy dzisiaj, maturzyści. Piękny utwór literacki, poezja. Psalm 51. Niesamowity psalm. I w tym psalmie Dawid mówi, że jego grzechy zostały całkowicie przebaczone. Nie ma tam nic. Jest wolny. Prawdziwa pokuta, nieudawana. Prawdziwe uwolnienie, nieudawane. Nie udajesz ty, nie udaje Bóg. Mówisz szczerze, żałuję, Bóg mówi, nie ma tematu. Niesamowite. Cokolwiek byśmy zrobili. A mało jest rzeczy tak ohydnych, jak zrobił ten człowiek. Więc cokolwiek byśmy zrobili, Bóg nas kocha i nas nie zostawi. Cokolwiek byśmy zrobili, nie oznacza, że oszczędzi nam wszystkich konsekwencji. Czasami konsekwencje musimy ponieść. Ale cokolwiek byśmy zrobili, Bóg daje pocieszenie. Bóg daje odnowienie. Bóg daje nowe życie nawet po tym, cokolwiek ktoś zrobił. I rodzi się ten, który jest nazwany Jedidasz, ukochany przez Pana. Ale Dawid robi jeszcze jedną niesamowitą rzecz. Wiecie, komu daje go pod opiekę? Natanowi. Kto mógłby lepiej wychować jego syna, niż ten, który nie bał się napomnieć króla? On tam się nie będzie certolił. On po prostu będzie go wychowywał w bojaźni Bożej. On nie będzie się bał, że młody ma plecy u starego. I trzeba odpowiednio go uczyć, bo ojcu powie. On będzie miał na to, i tu słowo, które używa młodzież, które z szacunku do tego miejsca i kazalnicy użyć nie mogę. Ale on będzie miał do tego mało ciężki stosunek. Dlatego, że on wie, że bycie z Bogiem jest najważniejsze. I kiedy czytałem tą historię, przepraszam, pociłem się z wrażenia i wody ze mnie uszły.
wody z mężczyzn nie odchodzą, kochani. Trzeba było nie rzucać kamieniami na szkołę, jak była lekcja biologii. A ja akurat wtedy nie chorowałem. Przepraszam, że się odgryzę, ale to stara natura się odezwała. A jest miłość, jest przebaczenie, ja widzę to, ja to czuję. I wiecie, kiedy tą historię przerabiałem, się sobie, Boże, jaki potwór. Hannibal Lecter tamtych czasów. Ale później, jak zobaczyłem go później, nie znienawidził Batrzeby, tylko z nią został. Pierwszy plus. No, uznał swój grzech. Tu za bardzo nie zaplusował, myślę sobie, jakby tego nie zobaczył, to już by go, to już nie ma prawa być na kartach Biblii, tym kim jest. Ale to, jak zobaczył, że Bóg ma przyszłość. I dlaczego to kazanie dzisiaj? Po pierwsze dlatego, drodzy królowie i drogie królowe, że kiedy jest wiosna, mamy iść na wojnę, a nie siedzieć w domu. Jest inny czas od siedzenia w domu, ale nie na wiosnę. Na wiosnę idziemy na wojnę. Nie wysługujemy się Joabem. Idziemy sami. Królowie chodzą i królowe na wiosnę, na wojnę. A więc trzeba wiedzieć, gdzie Bóg chce, abyśmy na wiosnę byli. Bo nie zawsze wolny czas jest błogosławieństwem. Choć często jest. I życzę takiego czasu na długi weekend. I ja się z niego cieszę. Dwa. Nie zawsze warto patrzeć się na kąpiące się kobiety. W sadzawce, panowie. Są inne, ciekawsze rzeczy. Wiem, że może mi nie wierzycie. Ale nie warto. Panie też. To, że to akurat jest o panach, to się nie cieszcie. Nie cieszcie. Jesteśmy jednakowo perfidni jako gatunek ludzki. Wybaczcie. To, że coś strasznego się zdarzy, nie znaczy, że Bóg przestaje kogoś kochać. Zawsze pośle Natana. Zawsze to zobaczy. Czasami konsekwencje nam się po prostu nie uda ich uniknąć. Dziecko zmarło. Ale czasami robimy rzeczy, gdzie nie da się uniknąć konsekwencji. Ale Bóg kocha cały czas. Bóg cały czas ma plan. I może zmienia się później wiele, ale Bóg przebacza całkowicie. I wtedy piszemy nasz psalm 51. I widzimy nowy start, nowe możliwości, nową miłość. Jest napisane, 1 Koryntian 10:12, kto stoi, niech uważa, aby nie upadł, szczególnie na wiosnę. Jest teraz bardzo dużo wypadków w Tatrach i bierze się to z tego, że ten śnieg, którego prawie nie widać, zostaje zmrożony w pewnych miejscach, nie tylko w żlebach, ale w miejscach na ścieżkach w formie lodu. I ludzie w letnich butach trekkingowych, tacy radośni turyści, którzy co roku coraz większą ilością poznają nasze piękne góry, po prostu ruszają tam z entuzjazmem niesamowitym. Jedno poślizgnięcie i 20 metrów w dół. Nie zawsze daje się uratować. A wiosna, a pięknie, a wydaje się, że bezpiecznie. A więc jak stoimy, to uważajmy, aby nie upaść. 1 Jana 2,16 jest bronią tego świata. Tak to się dzieje w naszym życiu. Czasami nie wiadomo kiedy. A więc musimy czuwać. A musimy chodzić wiosną na wojnę. Bóg nie tylko przebacza grzechy, ale ma pocieszenie. Zawsze po takim miejscu, w którym był Dawid, któremu nikomu z was ani sobie nie życzę, zawsze rodzi się Salomon. Zawsze jest coś więcej.
Ludzie nie dadzą szansy. Przyjaciele mogą ci nie dać szansy. Kościół powinien dać szansę, ale czasami nie wszyscy, którzy tworzą Kościół, dają ci szansę. Życie. Ale Bóg zawsze daje szansę. I zawsze urodzi się Salomon. Bóg kocha i nie przestaje kochać i nie przestaje mieć plan. I dalej życie będzie się toczyć w bliskich relacjach z kimś takim jak Natan, który nie bał się napomnieć króla. I z jednej strony was przepraszam za to kazanie. Przeprosiłbym Dawida, ale jemu to jest wszystko jedno. Wierzę, że jest z Panem. Więc przeprosić go nie muszę. A z drugiej strony bardzo chciałem powiedzieć kiedyś z tego miejsca źle o Dawidzie. I czuję się taki, jakbym zrzucił ciężar z siebie. Bo nie zdyskredytowałem go dzisiaj. Ale pokazałem, jak bardzo, wybaczcie kochani, jak bardzo wszyscy perfidni czasem bywamy. Bez wyjątków na tej sali i poza nią. I tak naprawdę jedyny jest mistrz świata. Wspaniały Jezus. Jedynie Jemu nie można niczego zarzucić. Jedynie On się nie myli. Jedynie On nie upada. I jedynie On nie przestaje kochać. I nie zapomina o nas, kiedy my o Nim zapomnieć na czas jakiś chcemy. I życzę, kończąc, a wierzę, że się pomodlimy dzisiaj, bo takie kazanie jakieś ku modlitwie. I nie będziemy podnosić ręce. I nie będziemy się chwalić, jak to było przy Sadzawce. Jeśli nigdy nie miałaś swojej sadzawki, to dziękuj Bogu. I strzeż, aby nigdy to nie było. Ale jeżeli kiedyś się zdarzyło, to pamiętaj, twoje życie się w tym miejscu nie kończy. Choćby nawet Uriasz został przez ciebie zamordowany. Bóg ma plan. Życie się toczy dalej. Bóg chce cię używać. Jego przebaczenie jest całkowite. Ale warunkiem jest szczerość przed Bogiem. Jego nie oszukamy. Przed Nim nie zagramy super hero. Nie wiadomo kto. On po prostu nas zna. I znając nas, nie ma w Nim obrzydzenia, nie ma w Nim odrzucenia, jest miłość i współczucie i miłosierdzie i przebaczenie. Taki jest Bóg. I tego wam życzę. I życzę wam, abyście odkrywali bohaterów biblijnych od tej strony, co myśmy dzisiaj pokazali Dawida. Oni są bardzo podobni do nas. Oni są idealni. Idealnych tam nie ma. Idealny jest jeden w Trójcy, jedyny prawdziwy, który przez całą Biblię zdecydował z niewiadomych względów, że nas kocha i wyciąga nas z tego, z czego nas wyciąga, o czym dzisiaj wspomniałem. I kochani, mam w sercu, abyśmy się pomodlili. Ale nie podnoście rąk, żeby to komuś do głowy nie przyszło, że podniesie ręce. Pozwolę sobie pożyczać zwyczaj pastora Jacka. Mogę? Jeszcze nie wie, brat, a już się zgodził. Znaczy, że zaufanie. Pochylcie swoje głowy. Zamknijcie oczy. Nie podnoście nawet rąk dzisiaj. Bo jakby ktoś przypadkiem podkukiwał. Bóg widzi. Panie, dziękuję Ci dzisiaj za to, że trochę inaczej pokazałeś nam Dawida. I przepraszam, Panie, jak przesadziłem go krytykując. Wierzę, że jest w niebie u Ciebie. Ale to było dobre, Panie. Tak wierzę, to słowo było dobre w Twoim słowie. I Panie, proszę Cię, abyś nas dotykał swoim przebaczeniem. Abyś nas uczył nie zamiatać pod dywan. Bo to wcześniej czy później zacznie śmierdzieć. Ale abyś nas uczył przychodzić z tym do Ciebie. Cokolwiek byśmy zrobili, to jeżeli jesteśmy w tym uczciwi przed Tobą, jest Twoje przebaczenie z uzdrowieniem. I Panie, nie chcemy udawać,
że nam się zawsze udadzą uda i konsekwencje z nie dotkną. I nie chcemy mówić, a co mi tam, Chrystus mnie kocha, uda mi się cokolwiek bym zrobił, bo Ty wychowujesz i nie zawsze nam się uda, ale nas nie zostawisz. I modlę się, Panie, dla tych, którzy potrzebują dzisiaj, o Twoje przebaczenie, aby się wylało, abyś dał odczuć swoją miłość, abyś dał pocieszenie Salomona, abyś postawił na Pana w naszym życiu, który się nie będzie bał i powie nam to, co Ty chcesz, aby nam powiedział ktoś. I Panie, abyśmy ci stojący, uważali, aby nie spaść. A nade wszystko, Panie, modlę się dzisiaj i proszę Cię, abyśmy mieli rozeznanie chwili i czasu. Bo kiedy jest czas, kiedy królowie i królowie wyruszają na wojnę, to wyruszajmy na wojnę. Wtedy nas nie spotkają konsekwencje pewnych rzeczy. A i kiedy jest czas zostać w Jerozolimie, to zostańmy w Jerozolimie. Ucz nas, Panie, bliskości z Tobą. I tego, że Ty jesteś zawsze gotowy z najtrudniejszej sytuacji nas wyprowadzić. Bo Ty jesteś jedynie doskonały, wspaniały, bezgrzeszny. I Kościół, zaprawdę Kościół należy do Ciebie. Dziękujemy Ci za słowo, za opiekę, za dzisiejszy dzień i za dni następne. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.